dobry wszystkim. Nazywam się Marcin Przybylski. W spektaklu Operetka Witolda Gombrowicza w reżyserii Wojciecha Kościelniaka biorę udział jako Firulet. Nazywam się Karolina Kazoń i gram Albertynkę. Paweł Tucholski. Gram postać księcia Himalaja. Nazywam się Bartek Mazur i w spektaklu Operetka gram rolę profesora. Nos! 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 Ten tekst od zawsze opowiada o pewnej formie rewolucji. Jest taką podróżą w przestrzeń świata sukcesu, świata paparazzi, takim zderzeniem z wyścigiem szczurów. Cóż znowu? Ludzkość ma to do siebie, że przez jakiś czas gromadzi na sobie pewien zestaw rozmaitych masek, skorup, ukrywa się w jakichś kontekstach rozmaitych kulturowych, społecznych, politycznych i w którymś momencie dochodzi do takiego momentu, kiedy ktoś mówi, zrzućmy to wszystko, bo to nam utrudnia życie. Dla mnie Gombrowicz jest takim pisarzem, który w pewnym sensie wyolbrzymia pewne cechy u człowieka, potęguje te cechy i te postaci są często przerysowane. Niewiele rzeczy, które robi Wojciech Kościelniak w teatrze, to są musicale, to są spektakle muzyczne, bo mam wrażenie, że on jako jedyny z takich polskich reżyserów muzycznych pracuje z aktorami dramatycznymi i faktycznie wykorzystuje to, że pracuje z aktorami, którzy oprócz śpiewania potrafią też grać. Myślę, że nie jest to klasyczne wystawienie Gombrowicza, natomiast jest to jakieś spojrzenie nowatorskie na pewno. Szlem w karo! Dubet w kolorze! Dubluję dubet! Trzymaj za dub! Pas! Myślę, że gorące i godne polecenia, szczere polecenie, to jest nie tylko praca zespołowa, reżysera, kolegów, ale również przede wszystkim wartość muzyczna tego spektaklu, która stanowi, jak dla mnie, sama w sobie nawet pewien rodzaj koncertu.